Cześć, witam Was. Przedstawię Wam najnowszy, prosty skrypt zrobiony na prośbę, a właściwie wskutek narzekania jednej z zaprzyjaźnionych kamer. Otóż, mając transmisję i mając podłączoną zabawkę z Lowensa, zdarza się, iż cały czas widzowie dają maksymalną siłę i staje się to nieprzyjemne w rezultacie. Ta najsilniejsza wibracja przez jakiś tam określony czas może po prostu wywołać dyskomfort. Ja daję Wam możliwość ograniczenia sobie tej siły, jeżeli nie lubicie tych najwyższych wibracji. Są tylko trzy linijki konfiguracyjne w tym skrypcie. Pierwsza z nich określa maksymalną siłę. Maksymalna siła to jest ogólnie 20 w tej skali Lowensowej, więc dając 15 mamy około 3 czwarte tak siły i to jest zależne, czy 15 będzie maksymalną siłą, czyli wszystkie powyżej będą na dół zrzucane, tak, czyli ktokolwiek będzie próbował ci sterować na maksa, będzie i tak obniżony, czy linijka z halving mode, czyli proporcjonalnie dostosowywać moc, czyli jeżeli ktoś da na maksa, to będzie 15, ale jeżeli ktoś da o kilka mniej, to już nie będzie 15, tylko tam powiedzmy 13. To jest bardziej takie proporcjonalne, czyli jeżeli ktoś lubi sobie falować, no to ma sens, żeby to się odzwierciedlało. I jeszcze jedna funkcja jest, która może się przydać, a może i nie, ale dałem właśnie też to jako zmienną, czyli po prostu wyłączenie zabawki przy wychodzeniu z transmisji, bo okazuje się, że jeżeli zabawka ci wibruje, ty w jakichś okolicznościach opuścisz stronę, to na cały czas ci będzie wibrować, dopóki ręcznie jej nie wyłączysz, bądź dopóki znowu nie wpadnie jakiś sygnał zmiany siły wibrowania, na przykład wchodząc jeszcze raz na transmisję, jeszcze jedna osoba jak rzuci piwek. Generalnie to tak sobie działa. Jest to mocno... To po prostu zastępuje funkcję, którą ma Shoah wbudowaną w siebie. Jest to bardzo krótki, prosty skrypt. Jeżeli coś będzie nie tak, to oczywiście zapraszam do kontaktu, bo jest to napisane na szybko i na szybko staram się to Wam wytłumaczyć. Mam nadzieję, że się przyda. Link będzie oczywiście w opisie filmu i w pierwszym komentarzu przypiętym. To tyle na teraz. Trzymajcie się. No i teraz na koniec oczywiście mantra YouTube'owa, czyli jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę i podziel się z innymi. Jeżeli coś było nie tak, to napisz o tym w komentarzu. To tyle na teraz. Cześć.